Halo, witam serdecznie, ja jestem Kryniaz i jestem aktualnie w mojej miejscowości Le Diablore. Usiadłem sobie na ławeczce i pomyślałem, że mógłbym nagrać dla Was pewien poradnik dla osób, które myślą o przyjeździe do Szwajcarii, o ułożeniu sobie tutaj życia. Byłoby to 5 rad z mojego doświadczenia, jestem już jakiś czas w tym kraju. Uważam, że idzie mi całkiem nieźle i myślę, że mógłbym podzielić się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą oraz przedać Wam kilka tipów. Pierwsze zaczniemy od najważniejszego, jest to język. Jest to kraj, w którym język jest naprawdę, naprawdę ważny. Języki są wszędzie ważne i zawsze będę powtarzał, by uczyć się języków. Akurat w Szwajcarii mamy 3 języki, to w zależności od regionu, w jakim chcecie mieszkać. Francuski, włoski i niemiecki. Jest to dosyć specyficzny naród, trochę taki zamknięty. Oni nie są bardzo chętni do rozmawiania w języku angielskim. Naprawdę polecam przed wyjazdem wziąć kursy z języka obcego, nawet nauczyć się tych podstaw, żeby Szwajcarzy widzieli, że Wam zależy. Ułatwi Wam to na pewno znalezienie pracy, ułatwi Wam to na pewno kontakt ze Szwajcarami. Samym angielskim będziecie mieli bardzo ograniczone pole, jeżeli chodzi o pracę. I inna kwestia jest z fachowcami, ale to już jest inny temat. Chcąc tutaj przyjechać, naprawdę polecam wziąć kursy języka obcego przed przyjazdem, naprawdę Wam to ułatwi. Bez języka jest naprawdę bardzo ciężko. Naprawdę język jest istotny i naprawdę polecam się go uczyć. Jeżeli chodzi o mnie, przyjechałem już tutaj z biegłym francuskim, miałem spore ułatwienie. Przebywam w kręgu Francuzów i Szwajcarów, dzięki temu znalazłem sporo prac. Nie mam problemu z dogadywaniem się z tutejszą ludnością. Kompletnie inaczej Szwajcarzy postrzegają ludzi, którzy rozmawiają w ich języku. Numer 2. Praca. Przed wyjazdem należy już mieć znalezioną pracę. Naprawdę ciężko Wam będzie tutaj przyjechać i dopiero wtedy szukać stracicie mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy. Jeżeli chodzi o mnie, ja zacząłem w taki sposób, że zacząłem pracę w rolnictwie. Jest pełno rolników, którzy szukają ludzi do pracy. To jest najłatwiejszy sposób, by zacząć, ponieważ jesteście zakwaterowani, jesteście czasami nawet wyżywieni, także nie potrzebujecie dużych pieniędzy na start. Osobiście odezwałem się do wielu rolników, gdyby na przykład coś nie wypaliło, jechałem do jednego, było ciężko, a co się zdarzyło, że za drugim razem dopiero wyszło. Pierwszy był bardzo problematyczny, dlatego musiałem się zawijać. Drugi okazał się w porządku. I dlatego polecam mieć kilka kontaktów przed wyjazdem do tych rolników, ponieważ nie wiecie, na kogo możecie trafić, jest to loteria. I naprawdę nie polecam jechać tak jakby z jednym kontaktem, najlepiej żeby mieć właśnie kilka. Jeżeli chodzi o mnie, to ja bezpośrednio do rolników się odzywam na różnych portalach, czy to na grupach na Facebooku, czy to na stronach szwajcarskich. Są też polskie grupy, na których prywatne osoby odzywają się, że szukają ludzi do pracy. Osobiście nie polecam, ponieważ jest mnóstwo przypadków, gdzie po przyjeździe dużo ludzi zostawało na lodzie. Ja osobiście tej metody nie polecam. Bezpośrednio uważam, że należy do Szwajcarów się odzywać i wtedy znajdujemy pracę. Numer 3. Własne auto. Wyjazd zaplanowałem własnym samochodem, ponieważ jeżeli chodzi o przemieszczanie się, bardzo to nam ułatwia sprawę. Jeżeli chodzi o pracę w gospodarstwie, to wiadomo, że nie zawsze jest dojazd. Miejsca pracy są porozrzucane wszędzie. I w razie, gdyby coś nie wypaliło, to nawet możemy się kimnąć w tym samochodzie, czy nawet możemy dojechać do hotelu, żeby spać. Rekomenduję posiadanie samochodu, ale nie jest to konieczne. Winieta na autostradę kosztuje jedynie 40 franków i możemy z niej korzystać do końca stycznia następnego roku. Dlatego ja rekomenduję posiadanie własnego auta, tak jak w przypadku właśnie z rolnikiem. Gdy był z jednym problem, wsiadam w auto, jadę do drugiego, oddalonego o czasami kilkadziesiąt kilometrów. Czy nawet nocleg w hotelu, czy nawet możemy spać w samochodzie. Uważam, że jest bezpieczniej, czujemy się pewniej i na pewno jest to jakieś wyjście w razie, gdyby coś nam nie wypaliło. Numer 4.
numer telefonu. Bardzo ważna jest w Szwajcarii szwajcarska karta SIM, ponieważ korzystając z polskiej bardzo, bardzo dużo zapłacicie. Internet jest w cholerę drogi. Rekomenduję od razu po przyjeździe zajść na pocztę, zarejestrować na siebie kartę SIM. Są to groszowe sprawy. Posiadanie internetu na pewno Wam ułatwi podróżowanie, szukanie hoteli, szukanie pracy, czy nawet, podróżowanie, chodziło mi o nawigację. Jest to bardzo, bardzo ważna sprawa, ważna rzecz w Szwajcarii. Na swoim przykładzie muszę powiedzieć, że Szwajcarzy kompletnie nas inaczej postrzegają, kiedy mamy w CV szwajcarski numer telefonu. Na pewno chętnie do takiej osoby zadzwonią. Dziwię się, że jest mnóstwo Francuzów, którzy mieszkają przy granicy francusko-szwajcarskiej i widzę na grupach Francuzów, gdzie non-stop wrzucają CV z francuskimi numerami. Posiadanie takiej karty SIM są to same korzyści i sam osobiście korzystam z abonamentu i mam nielimitowany internet i niczym się nie przejmuję. Numer 5, gotówka. Jeszcze nie pracując, trzeba liczyć się z tym, że Szwajcaria w porównaniu do Polski jest bardzo droga. Dlatego rekomendowałem znalezienie na początku pracy z wyżywieniem i zakwaterowaniem, zwłaszcza zakwaterowaniem. Inaczej będziemy mieli duży problem. Przed wyjazdem rekomenduję odłożenie większej ilości pieniędzy, by przewidzieć wszystkie sytuacje, przyjeżdżając tutaj. Jeżeli chodzi o jedzenie na początek, to można przewieźć przez granicę, jeżeli jesteśmy autem. Są pewne limity. Jeżeli chodzi o mięso, maksymalnie możemy przewieźć 2,5 kg na osobę. Także trzeba uważać, inaczej zapłacimy dużą karę. Większą ilość trzeba podać ocleniu. Posiadając na pewno większe zasoby pieniędzy w obcym kraju, czujemy się komfortowo, psychicznie zwłaszcza. I możemy przygotować się na różne losowe sytuacje. Także to tyle z moich rad, z moich wskazówek z życia wziętych. Na pewno będzie Wam łatwiej, planując przyjazd do Szwajcarii. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca. Proszę o zostawienie lajka, subskrypcji. Mi już się robi trochę zimno, niedługo będzie ciemno. Także ja uciekam i życzę wszystkiego dobrego i powodzenia w Szwajcarii. Także trzymajcie się i do następnego.